Ciekawe, jak teraz wykorzysta pierwsze pole startowe Chris Harris. On na tym polu A, najbliżej wewnętrznej strony toru. Obok niego Tomasz Golob, partneruje Tomaszowi Golobowi Paweł Zmarzlik, teraz już gotowy do startu, już czekający na ten moment, kiedy sędzia powie, że za chwilę będziemy startować. To powrót Pawła Zmarzlika do Speedway Ekstraligi po ciężkiej kontuzji. Całe szczęście, że skończyło się tym, że zawod jest zdrowy, że może startować, że może kontynuować swoją karierę, bo to zawodnik utalentowany. No i startu uzupełnia Matej Ferian w kasku niebieskim. No i zapowiadają nam się tutaj naprawdę spore emocje, bo walka i o pierwsze miejsce, i także o trzecie, a może wszystko potoczy się zupełnie inaczej. Harris, Golob, Ferian i Zmarzlik już ruszyli. Równy start Goloba z Harrisem. Na łokcie tam była przepychanka pomiędzy Harrisem i Golobem i Harris wygrał tę przepychankę. On dyktował warunki, startując z pierwszego pola. Rozsypała się cała stawka na pierwszym łuku, bo wypchnięty Tomasz Golob był znacznie szybszy i od Zmarzlika, i od Feriana. Na całe szczęście nie było tam żadnego upadku. No i teraz Harris po tej walce na łokcie z indywidualnym mistrzem świata Tomaszem Golobem jest górą. No i Tomasz Golob nie może zmniejszyć dystansu dzielącego go od indywidualnego mistrza Wielkiej Brytanii. To już trzykrotny mistrz Wysp Brytyjskich w poprzednim roku. Trzeci tytuł, drugi z rzędu. No i Harris pokazuje, że nie ma respektu dla króla światowego speedwaya Tomasza Goloba. Przepychanka na łokcie. Teraz błąd popełnił jadący na trzeciej pozycji Paweł Zmarzlik. Dogonił go Matej Ferian. No i Paweł Zmarzlik, zaskoczony tym, że po tym błędzie znalazł się za jego plecami, i zaatakował skutecznie Matej Ferian, upada na tor. No i wydawało się, że gorzowianie zremisują ten wyścig, a tymczasem wystarczył jeden mały błąd na pierwszym łuku czwartego okrążenia Pawła Zmarzlika, a potem upadek na przeciwległym łuku.